Często jest tak, że z jednego ciśnieniomierza korzysta więcej niż jedna osoba. Warto wtedy korzystać z opcji zapisu pamięci dla kilku osób. Taka opcja jest m.in. w naszym ciśnieniomierzu Family. Zaraz pokażemy, jak z niej skorzystać. Aby wybrać osobę, należy przed wykonaniem pomiaru wybrać użytkownika przyciskiem zwiększania bądź zmniejszania. W ciśnieniomierzu Family mamy możliwość zapisu pomiarów dla czterech osób. Gdy wybierzemy odpowiednią osobę, potwierdzamy przyciskiem M. Po każdym wykonanym pomiarze urządzenie automatycznie zapisuje wynik pomiaru. Aby wywołać uśrednione i wcześniejsze dane pomiarowe, naciskamy przycisk M w trybie gotowości. Wówczas wyświetlane jest średnie ciśnienie krwi ze wszystkich pomiarów. Aby zobaczyć uśrednione dane z porannych pomiarów, naciskamy przycisk zwiększania. Jeżeli chcemy zobaczyć uśrednione dane z wieczornych zapisów z ostatnich 7 dni, znowu naciskamy przycisk zwiększania. Kolejne naciśnięcie przycisku zwiększania wywołuje zapis ostatniego pomiaru. Kontynuowanie naciskania przycisku sprawia, że możemy przejrzeć starsze zapisy pomiarów. Aby wyjść z trybu pamięci, naciskamy wyłączenia.